Siłę. Jednostka to jest siłę. Tak jest. Prąd? Nie, nie. Są newtonometry? No to... Czyli... Pół punkta. Nie chcę mieć. No ja bym powiedział, że szybkość, nie? Nie, to w metrach... Kurwa, trener dzwoni. RB. No. No. Nie, nie, nie mam streama, ale może mówić. Kurwa. Ja nie dam, kurwa, mi jest lepiej na 12. Bo ja będę zajechany w kurwę, ja mam streama dzisiaj, a robiłem to tylko po to, żeby kręcić odcinek. Czy ty jesteś w stanie to odkręcić? No niech będzie. A czwartek mnie nie ma i najwyżej sobie przesuniemy to na weekend. Jakoś ogarniemy, dobra? Dobra, dobra. A, dobra, teraz co to zrobię? Dobra, to po prostu... Nie, a możesz w piątek? Jest w piątek jesteś? To... No to pasuje, a ja sobie boks zrobię w sobotę. Po prostu byśmy zrobili te dwa treningi razem, nie? To jutro 11. Dobra, sorki, no... Czekajcie, bo namieszane jest, bo odcinek będzie miał być jutro. Ja wszystko przedstawiłem, a jest czwartek. W metrach na sekundę. Jakby masę czegoś. To w kilogramach, to co, jaką nie wiem. Prędkość. Nie, to w metrach na sekundę lub kilometra na godzinę. To w takim razie masę. To w kilogramach. Czyli newtony to będzie waga, po prostu. Ja ważę 120 newtonogramów. Czy tego pana rozpoznajesz? Tak. Starszy Mateusz Kopyszko. Stary dobrego peta. To jest Nikola Tes. Dziękuję bardzo. Pupucinio. Tak jest, coś może o nim powiedzieć? No, chciał wynaleźć bezprzewodowy prąd. Coś jeszcze? Wynalazł auto na prąd. No, był serbem, tylko to wiem. Spoko, czyli tak dużo, dobrze. Jakiś pisarz? I co mógł napisać? Coś o wojnie. Kornel. Jaki? Konrad. Czym się zajmuje? Fizyką. I co, co stworzył? Co stworzył? Jakoś pewnie teorię, znając życie. Czy wiesz jaką? To jakąś teorię własności. Własności? To co, był anarchistą albo kapitalistą? Wiesz, co zrobił? Wygląda na pisarza. I co mógł napisać? Książkę. Oho, Boles of Prus. Kojarzę, ale... Z czym go kojarzysz? Z książkami. Akcja gry Starfield rozgrywa się w 2330 roku. Który to wiek? 24. To będzie wiek 24. Super. No dalej chyba 21. Easy peasy, lemon squeezy. Łatwiutko. Tam się na liczbach. 21? Teraz jest 21. No właśnie. 23. Powiedz mi, czym był Wielki Wybuch? Wielki Wybuch był wybuchem, który nastąpił w kosmosie, w którym zrodzili się reptylianie, dzięki którym żyli pod Antarktydą i uchodźcy, którzy pracują na autostradach, w nocy, za dnia remontują autostrady, w nocy kopią bunkry i tunele. Do koniec świata. Jakby to jest teoria, która polegała na tym, jak się świat rozpoczął. Z tego, tak, co wiem. Tak. Duża część... Ale dobra, ale wy nie znacie prawdy. Nie rozumiem. No dobra, no i wy uważacie? Tak. Ja wiem lepiej, mam iluminację za uchem. I ja kurwa gadałem z Kanye Westem, JMZ z Beyoncé, więc chuja wiecie. Fizyków twierdzi, że właśnie w ten sposób powstał świat. No kurwa, to skąd to wszystko? To jacuzzi, to kurwa auta, tak dalej, zegarki. Skąd to? Skąd? Trzeba być tu. Donald Trump mnie odwiedza, kurwa, w widoku. To pewnie coś z wojną związane. I co wtedy wybuchło? No, pierwsza wojna światowa. To był wielki wybuch, po którym powstał cały Układ Słoneczny. Ja obaliłem teorię Mikołaja Kopernika razem z AK-47. Z AK-czym siedzieliśmy na Discordzie przez 4 lata i obalaliśmy teorię Mikołaja Kopernika. Niedługo podcast z Edytą Górniak. Edyta Górniak w Bungie. Tylko Układ Słoneczny? Tak. Wybuch jakiejś bomby?
I kiedy ta bomba wybuchła? 1940. Ziemia jest płaska? To prawda. Tak jak mój brzuch. I tak jak Kasik. Ale to jest dobra teoria. 49. Ziemia jest płaska. Ty. I kto zrzucił tę bombę? Rosja? Nie wiem, Niemcy? Na kogo? Na Polskę? Tam w Japonii jak bomba. Było to podkreślenie W2. 3 złote. Dawaj detektyw pro, pokaż formę 20 plus 20 plus 20 równe 60. A jak można jeszcze uzyskać 60 używając 3 razy tej samej liczby? Aha, 3 złote. Kolego, a ja gadałem z 27 Street, Adriano Docto, Amg BDSM GTRM 4 RS 3 i mówili, że tak nie było. 60 dodać 60, odjąć 60. Bomba, tak? To jak bomba spadła na Warszawę. Pozdrawiam. Kiedy spadła bomba na Warszawę? Jaka bomba? Pro, 3 złote. O, jak bombardowała. Dobra, restart! My tu czekamy na detektywa pro, pro, pro. Za 3 minuty. Daj tą Warszawę. Podczas drugiej wojny. Wielki wybuch, a to nie jest właśnie meteoryt, jak uderzył w ziemię? I co się wtedy wydarzyło? No właśnie... Dinozaury wyginęły. Wyginęło, tak? Dinozaury. Jaka? To tak myślałem. Na początku, jeżeli mam być szczery, to też tak myślałem. Ale kurwa, one żyją. Jaka jest największa planeta w Układzie Słonecznym? Jowisz. Tak? To nie jest Wenus. Nie. Uran? Słońce. Nie jest planetą. Już raz to ustalaliśmy. Ziemia. Saturn? Jest jedna większa. Słońce? Planeta. Planeta. Księżyc. To teraz powiedz mi, jakiej misji kosmicznej to może być plakat? To wygląda mi jak Starfield. Tak jest, to jest właśnie ze Starfielda. To jest historyczne, czy nie? No bo kilogram to kilogram. Co ma większą masę? Kilogram pierzu czy kilogram gwoździ? Kilogram to kilogram. To tak jest. No bo kilogram to kilogram. Elo się jele. Pierzu czy gwoździ? Nie no, gwoździ. Jakie ciało niebieskie znajduje się najbliżej Ziemi? Księżyc. Księżyc. Super, kurde, no mówię, że fizyka jest twoim... No ale to Nemezis, no, ale... To jest wiedza ogólna. Katarsis. Nemezis. Siema, Wotan. Jest jedno ciało bliżej. Czemu mam cały czas za... Tak, Marka. Astrologii. O, bo Katarinka z GTA i moja setka, no ma, że zatrudniamy do biura. No to jest trochę problem, że myślisz, że to jest astrologia. Jakbyś przełożył swój mózg z myślenia o astrologii na astronomię, to ci pomoże? Obstawiam jakąś wodę, nie? Czarna dziura. Nie, co jest to dużo rzeczy bliżej. Ciało niebieskie to jest Mars na przykład. Tak, jest dość blisko. Jest jednym z bliższych, nie jest zły. Mars od tyłu to sram. Ale jest coś bliżej. Słońce! Jak myślisz, co tutaj się znajduje? Tutaj znajduje się Dubaj. Miasto, centrum badawcze, pewnie też ze Starfielda. Tak. Aha, planeta się nazywa Nowa Atlantyda. I można ją zwiedzić właśnie w Starfieldzie. Jakiś pomysł, co może być to? Moje życie po obronieniu licencjatu. Nie, no tak naprawdę. O ja pierdolę. Chyba się Helu napiła, najadła, nawąchała. Podoba mi się. Świetnie sobie poradziłeś ze pytaniami, gratuluję wiedzy. Dziękuję bardzo. Też czekasz na Starfielda, dzięki temu właśnie Starfield. Dzięki. Jesteś zaskoczony. Jestem, szczerze spodziewam. Największy kabel w Polsce czy będzie? Nie wiem, nie. Bolo, dziękuję bardzo, Pupucino, dziękuję bardzo.
Dobra. Nie minimalizujesz, kurwa, nie minimalizuję już, bo mi wyjebie kompa. Czy to będzie beat do jednej z piosenek Bungie? O kurwa. Czy odblokuje podpisnik za punkty? Tak. Adrian, bracie! Karwa!